Cześć i czołem, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze State of Decay, oczywiście na terenach Plagi i w Trumbu Woli. Moi drodzy, no cóż, dalej siedzimy na tym śmietnisku. Pierwsza baza nasza i póki co nic się nie zmienia, ale myślę, że dzisiaj trzeba byłoby przejąć to miejsce, bo to miejsce bylibyśmy w stanie przejąć zaledwie dwa serca, przy czym jedno widzę na pewno, jest ono tutaj i gdzieś jest drugie, tylko nie wiem gdzie. To jest problem. Ono pewnie gdzieś jest w pobliżu, ale to zobaczymy. Będzie się trzeba rozejrzeć gdzieś z wieży, rzucić okiem. Muszę to serce znaleźć i je rozwalić. Wiecie co ja wam powiem? No ja się już przygotowałem, tak? Mamy wszystko, nawet biorę, przepraszam bardzo, biorę scent bloka, żeby się jakoś wspomóc. Musimy się tego po prostu pozbyć, no bo w tej bazie za cholerę nie uciągniemy, tak? Nawet nie mam miejsca, żeby workshop tutaj postawić, więc jest straszna, straszna bieda. Tyle wam powiem. Dobra, czekajcie, myślę, że wzięlibyśmy trumbula do tego. Czy w trumbulu coś jest? Paliwko jest, no to fantastycznie. Paliwka nam wystarczy. Czy ja czegoś bym jeszcze potrzebował? Wiecie co, ja myślę, że mam jedną antidotkę. Ale zabezpieczmy się totalnie, całkowicie. Bo wydaje mi się, że jeszcze tam coś miałem. Tak jest, miałem dwa. Aha, to zróbmy tak, bo to są dwie różne. No okej. Weźmiemy sobie to w ten sposób. Kurczę, kurczę. I czy ja coś bym jeszcze wziął? Mamy staminkę, mamy młotek, mamy materiały wybuchowe. I mamy tego scent bloka. Oczywiście to zadziała w ten sposób, że no nieco mnie to skazi, tak, plagą. No ale co zrobić, takie życie. Dobra, w którą stronę my musimy jechać? Bo ja ogólnie bym oczyścił te dwa serca, które zajmują mi Pterodactyl Ptark. Właśnie to miejsce. Więc o, blisko mamy też tą wieżę, na którą można wejść i rozejrzymy się w ogóle po okolicy, co tam się odbywa i co tam się dzieje. Bo tak jak mówię, bez kurde przejęcia tej bazy, no to jesteśmy useless. Jesteśmy w plecy, nie rozwiniemy się, nie zrobimy kroku naprzód i tak dalej. No staram się, o bloater, wspaniale. Staram się oczywiście rozwijać tych moich biedaków. Bo zostały mi już same ciemniaki. No co prawda tam dwóch jest w miarę ogarniętych, jeśli chodzi o skille, no ale mimo wszystko biednie, wiecie o co chodzi. Wiem, że też jest opcja przejęcia starej bazy wypadowej Red Talonów na tej mapie. Bardzo fajne miejsce. I myślę, że w przyszłości można by je było szarpnąć. Tym bardziej, że tam dostaniemy opcję właściwie za darmożkę, wykonując jednego questa, czy tam dwa, żeby zrekrutować do siebie właśnie żołnierza Red Talonów. Bez użycia właśnie punktów z Daybreaka. Także to może być dobra sprawa. Czekajcie, może podjedźmy do tej wieży najpierw tutaj. Co tu jest? Tu jest jeden zombiak. Coś mnie tu chce jeszcze zjeść? Chyba nie. Dobra, łopata zadziałała, spoko. Chyba mnie tu nic nie zje. Dobra, przejdziemy się do tej wieży. Rzucimy okiem tu na okolice. Co tu w ogóle się odbywa? Ja domyślam się, że tu nie będzie ciekawie. Tu będzie bieda po prostu, wiecie? Koloniści. Oni co tam? Infestation. Aha. O, jak tu jest wspaniale. Patrzcie, cztery screamerki sobie tam stoją. Coś pięknego. Delicious po prostu. To mi się bardzo podoba. Jak ja tam mogę wejść? Aha, po tych śmietnikach. Dobra, przyczajmy się. Ja ich z góry zdejmę, tak, dla świętego spokoju. Oni oczywiście zaczną drzeć ryja. Prawdopodobnie zbiegną się tu jeszcze kurczę, ferale. To jest więcej niż pewne. O, następny screamer, jak wspaniale. O, nawet już zaczęły drzeć ryja. Chyba mnie nawet zauważyły albo usłyszały. Coś takiego. No dobra, no co zrobić? Pozdejmujemy je tam z góry. I przynajmniej zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Dobra, tu mamy jakąś miejscóweczkę do przeszukania, to oczywiście sobie to sprawdzę. Aha, czyli rozumiem, że one mnie tam już z dołu wyczuwają i teraz będą ciągle darły japę, tak? No najwyżej im tam puszczę mołotowa. No na pewno by mi się to przydało oczywiście, gdybym miał miejsce, tak? Ale nie mam. Wiecie, tam jest jeden zawodnik. Będziemy mieli jednego mniej. I coś tu się zbiegło w ogóle z okolicy. No na pewno zwykłe zombiaki. A gdzie są te... Aha, bo to jest jako horda, tak? Rozumiem, że to jest odczytywane tutaj jako horda. Tylko czy ja ich widzę? No nie widzę przez te drzewa, tak?
Wspaniale. No więc dobra, nic mi to nie pomoże, ale rozejrzyjmy się. Co tu ciekawego jest? Ja bym był bardzo zadowolony z lokalizacji tego drugiego serca. O, proszę bardzo. Mamy to serce, to na pewno będzie ono, które ma wpływ, właśnie zajmuje nam tą bazę. Wziąłem kupę materiałów wybuchowych. Postaram się to załatwić w miarę szybko i jakoś, powiedzmy, bezpiecznie. Passenger van, o proszę, jak miło. O, a tam jest pan Bloater. Bang. Tylko chłopie. A co wy chcecie? Helpless survivory potrzebują żarcia. Tak to bywa. Czy ja coś tu... O, tam jeszcze bym mógł rzucić okiem i coś jeszcze. Jeszcze coś. Jeszcze coś, jeszcze gdzieś. Patrzam oczami. Patrzam oczami i nic nie widzę. Dlaczego? Co jeszcze? Tu jest niżej czy coś? No nie, no chyba wszystko. Znaczy nie wszystko, bo jeszcze coś mogę odkryć, tylko nie wiem co i gdzie. O! No tego bym się nie spodziewał. No w ogóle was tam, chłopaki, nie widzę niestety. Tam jest jakiś jeden zombozo. A, bo wy sobie tu siedzicie, cwaniaczki. Takżeście postanowili to zrobić, tak? No, patrzcie, jak ładnie się ekipa zbiegła. Świetnie. Oni teraz tu wszyscy zaczną drzeć ryja. No, straszna bieda. Pewnie zaczną też tam skakiwać, no, że w ogóle tam nawet nie wyjdę stamtąd. Jezu, pięknie, pięknie, pięknie i wspaniale. Krakerek. Krakerek to byłaby dobra opcja na pewno, ale oczywiście go nie wziąłem ze sobą, bo po co? To wszystko wlazło tam pewnie, tak? A nie, chyba nawet nie. Czekajcie, bo ja bym się tu rozejrzał. Dobra, tu są, tu... A, screamery tam są. Ja pewnie przez ten płot nie będę mógł ich postrzelić. Ten jest na śmietniku. Nie, no dobra, jakoś damy radę. Dobra, stary, i na pełnej teraz. To jest twoja życiówka, nie? Jeśli nie będzie tu ferala, to przeżyjesz. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Czekajcie, jeden zombiak, dobra. Jakoś go odgonimy, zaraz się go pozbędziemy. Aha, ty się już zmachałeś, gościu, tak? A dobra, widzę, że tamta ekipa sobie odpuściła, spoko. Czy coś gdzieś, ktoś? Nie, dobra, ekipa sobie odpuściła. Tu jest horda, tu jest serce. I to miejsce, tak, to miejsce zajmuje... Zajmują nam te dwa serca. No dobra, trzeba czas się za to wziąć. Zobaczymy, jaki w ogóle będzie tego wszystkiego wynik. Czy ty, chłopie, w ogóle przeżyjesz? Ty i tak naciągnąłeś swoją żywotność, mój drogi, ogromnie. Nie powiem, że mnie zawiodłeś, ale z drugiej strony jestem zaskoczony, że ci się udało przeżyć. Bo wielu, wielu lepszych od ciebie niestety zdedziło. Jakby właściwie na moje własne życzenie trochę. Ale co zrobić? Dobra, ty chodź, co tu jest? Zombiak, ciebie miniemy, stary. Dostaniesz dziurę w głowę dodatkową. I ciebie się też pozbędę, co ty na to? Okej. Dobra, przeładuj, stary, giwerę. Ojej, jak wspaniale, że tam jest Jagger. Boże, jak mi się to strasznie podoba. I tam pewnie jeszcze jest... Ferala tam jeszcze widzę w tym wszystkim. No oczywiście, że tak, nie? Bo jak mogłoby być inaczej? I Screamer. Matko, jaka tam jest horda. Dobra, tego mamy gościa z głowy. Jagger sobie tam biega. Ciekawe, czy ten w ogóle będzie mnie w stanie wyczuć. Jakbym go tak widział poza tymi krzakami, to by było super, ale go niestety nie widzę. Czy trochę was tu mogę przerzucić, to jak oczywiście jeśli trafię. To jest jakby ważne w tym wszystkim, że jak się strzela, to żeby trafiać. Wiecie, o co chodzi? Polecam tą metodę, naprawdę. Strzelanie i trafianie. No, stary, przeładuj, to tak męczysz biedę. Czekajcie, bo ja z tej strony też mam jakąś hordę. Ja pierniczę, nie? Poważnie? Dobra, ciebie już nie trafiłem.
No spoko, udało się hordę zlikwidować. Chodź tu gościu. Ciebie też się udało zlikwidować. Co my tu mamy? Jednego... O nie, nawet dwie tam mamy, widzę. Aha, no ale oczywiście tego nie zmieszczę, no wiadomo, że tak. Dobra, no rozejrzałem się, już wszystko fajnie, czas brać się za to serce. Widzę, że tamta ekipa poszła w cholerę, tak? Oni przechodzą przez moją przyszłą nową bazę, z tego co widzę. Nie, oni przechodzą przez to miejsce. Nie, to jest to miejsce. Nie tak przez moją... Da, przez te przyczepy kempingowe. Dobra, więc idźcie, idźcie, ja wam szerokości życzę, tyle wam powiem. Dobra, mamy tutaj względnie blisko samochód. Jak coś, to walimy na dach. Wiecie, o co chodzi. Dobra, przetestowane, działa, nie jest zbliczowane. Parę razy mi się tak zdarzyło, że zostałem po prostu totalnie, totalnie w plecy. Bo nie mogłem wskoczyć na samochód. Była po prostu masakra, nie? O, jest zombiak pierwszy. Zombiak number one. Zombiak number two. Tego skasujemy. Mingo, stary, dawaj staminkę. Dobra, staramy się ich minąć w miarę możliwości. Dobra, udało się nawet. O, ci tu jeszcze zaczną skakiwać. Jej, jak wspaniale. Dobra, tego kasujemy. Jezu, fajty ci, stary, weszły. No w końcu, nie? Ileż można. No, jak tu jest, jak tu się miło zaczyna robić, nie? Bo więcej was matka nie miała, poważnie. Masakra, nie? Really? Proszę się teraz nie ruszać i uśmiechnąć. Zamknij dziób, ty też zamknij dziób, ty i ty. Dobra, ilu ich tu przybiegło? Nie, no same lamusy. Dobra, ty. Kończ imprezę, ty też. A ciebie już skasuję standardowo. No tak, oni się zaczęli drzeć, a tu już jest znowu ekipa robi, tak? Dobra, muszę się rozejrzeć, co skąd nadbiega. Ty nadbiegasz stąd. Dobra, umrzyj z łaski swojej. Teraz może przeładuję. Muszę uważać z tą amunicją, bo trochę się rozbestwiłem, wiecie? Zaczynam pruć na lewo i prawo, a to się może dla mnie źle skończyć. Dobra, pozbędziemy się najpierw ciebie. Aha, no tak, może bym sobie te fajty w końcu ulepszył. Dawaj, stary. Co ty masz? Fajty. Striking albo Endurance. Increase health, trauma. Dobra, dawaj Endurance'a. Dać się to gościu. Dobra, staminkowy. Staminkowy boost mi się skończył. O, wy się rozleźliście tam wszyscy, tak? No wy się tu na pewno zbiegniecie znowu. To jest jakby więcej niż pewne. Czy wy się tu znowu się tu pojawicie, czy się tu nie pojawicie? To jest pytanie. To jest bardzo ważne wręcz pytanie, bym powiedział, ale chyba nie. Dobra, serce mamy tutaj. No okej, dobra. No trochę słabe miejsce wam powiem, chociaż właściwie mógłbym wrzucać tu... Właśnie, widzicie, przecież jaki to jest uber chytry plan teraz, nie? Ja mogę tam przecież przez okno walić te mołotowy, te granaty i wszystko. I ja sobie mogę spokojnie siedzieć na dachu, nie? Damn, jakim ja jestem geniuszem w tym momencie. Tu oczywiście ekipa już nadchodzi, rozumiem. Rozumiem wszelakie wasze obiekcje. Aha, wy jesteście hordą, tak? Dobra, mamy przynajmniej hordę zlikwidowaną, kolejną zresztą. Chyba jakiegoś boosta na pewno na morale, przepraszam, z tego dostaniemy, tak mi się wydaje. Tak, plus 3. Dobra, dupy nie urywa, ale jakoś damy radę. Dobra, próbujmy tego mojego super chytrego planu. Zacznijmy może od pipe bomba. No świetnie, stary, to było genialne, nie? Dobra, wszystkie pipe bomby poszły. O, Feral, miło mi pana Ferala poznać. O, teraz sobie wybuchnie, super. Gdzie jest pan Feral? No przecież przed chwilą go tu widziałem, halo. Widzieliście go, wychodzi. A tu jest, a ty chytrusku. Się tu skitrałeś, cwaniaczku. Pokaż ten swój brzydki, głupi ryj. O, proszę, i nawet szybko poszło. Dobra, tego gościa mamy z głowy. W sumie, czekajcie, ja sobie muszę zostawić trochę tej amunicji, żeby się stąd później wydostać.
Muszę patrzeć, czy nie ma screamerów, bo one oczywiście mogą we mnie splunąć tym swoim cholerstwem. Poprawimy tam jeszcze granacikiem oczywiście. Bardzo ładnie. O, dobra. I nawet nie wykończymy. Kurczę. Spoko. Chyba. Mam nadzieję, że mi wystarczą te wszystkie. Jest. Udało się. Świetnie. No ale oczywiście plagowe zombiaki zostają. No tak. Jak najbardziej. Kurde, no. Proszę. Jak mi przyfarciło mi tu, powiem wam, strasznie. Gości, daj łepek. Daj łepek, stary. Chyba słyszę więcej ferali, mi się wydaje. Marnuję tylko amunicję. No, dawaj ten swój głupi łeb. A, czy tu jest jeden feral, czy was tu jest więcej? No, super, dwa ferale, wspaniale. Właśnie, 22 pociski, muszę się postarać nieco. Aha, teraz strzelam w samochód, to nie za bardzo. Dobra. O, już mi się broń zaczyna niszczyć, super. Jezus, screamer. Ciebie to muszę, chłopie, koniecznie zdjąć. Ciebie się też pozbędziemy. Dobra. Na razie jesteśmy w dupiu. Zostało mi 5 pocisków i to nie jest zabawne. Czekajcie, ja tu będę musiał chyba zrobić rundkę dookoła domu. Ja z tym feralem na plecach to jakoś to średnio widzę, wam powiem. Wiecie, co tu mamy? Mamy mołotowa, mamy 3 bomby. A, rozejrzyjmy się, czy pomoże mi w tym jakoś ukształtowanie terenu. Bo feral będzie ci za mną na pewno. Dobra, odwalmy sobie staminkę. Bo ja nie wejdę do samochodu, bo mnie zaraz z niego wytargają. To jest więcej niż, niż pewne. Dawaj, stary, wskakuj. Weź, spieprzaj, hamie. Mam nadzieję, że efekt był na tyle chytry, że feral jest już za mną, co nie? Ale dobra, damy radę. Dobra, chłopa mamy z głowy. Okej, spoko. Dobra, pierwsze serce poszło. Czas, kurczę, wrócić do bazy i uzupełnić szlam, który muszę wziąć ze sobą. No, jakieś granaty czy coś takiego. Muszę tego trochę więcej wziąć. Wypadałoby tą broń naprawić. Wypadałoby... O, to chyba nawet był bloater. Dalej jedziemy. Broń muszę, kurczę, naprawić. Muszę amunicję wziąć, tak jest. Udało się zrobić szybką rundkę. Wiecie, o co chodzi. Fajna sprawa. I obłąk się bez szwanku. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że ten chłop po prostu ma szczęście, nie? Ten chłop ma mega szczęście i wyrasta mi tutaj na razie na najlepszego survivora. Wychodziłoby na to. No, daje radę, nie? Tak jak mówię, no, sami wiecie, no wiele razy gościa skreśliłem. Kurczę, myślałem, że go, wiesz, ojej, panie bloateru, że zostanie wykończony w bardzo szybkim tempie, a tu jednak... Jednak nie, jednak chłop przeżył. Nic mnie tu nie goni więcej? Nie, tu był tylko bloater, okej. Dobra, czekajcie, to my coś możemy tu zostawić, bo ja bym przybrał ze sobą sprzętu. Rutkę sobie tu rzucimy, młotek sobie tu wrzucimy. Tego scenta zostawię sobie przy sobie, mimo wszystko. Tam się już na mnie zaczynają gniewać ludziska. Dobra, wy się gniewajcie, spoko, ja jakoś sobie z wami chyba poradzę. Czekajcie, survivor, okej. Koloniści chcą zrobić coś z infestacjami, tak? Aha, wy nie, wy chcecie żarcie. Chcecie żarcie, a wy byście chcieli zrobić... No, kurczę, i wy jesteście tutaj. Fantastycznie, to ja tam podejdę do was i mało tego, może uda mi się, ktoś z was może ze mną pójdzie. Jak miło. I serce powinno pęknąć jeszcze łatwiej. Dobra, to bierzemy. Ile tutaj? 169 za naprawę. No trochę słabo. To ja może sobie po prostu broń wymienię. To jest zepsute. Czy ja mam tutaj coś lepszego w ogóle? Coś, co by dało radę? Miałbym Thompsona. Do czego mamy sporo amunicji. Najwięcej jest tej, tylko że to jest skrapowane. Dobra, nie będę kombinował. Ja to po prostu naprawię. Nie naprawię tego. No tak, bo nie mamy oczywiście workshopu.
Dobra, to ja muszę to przekombinować w tym momencie. 36 pocisków to jest za mało. 87 całkiem znośnie. Strzelby nie, niekoniecznie. Chociaż kurczę, strzelba w tej opcji by nie była zła. Na odganianie kurczę zombiaków. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, zmieńmy to w ten sposób. Jak ja będę chciał kogoś cicho załatwić, to zrobimy sobie to w ten sposób, że wezmę sobie sidearma. Ty jesteś na 9 mm. Weźmiemy sobie to. Wpakujemy oczywiście to, tłumiczek, i ty będziesz moim cichym zabójcą na 12 pocisków. Świetnie. Przeładujmy gościa. Jak będę musiał kasować coś po cichu, to ty będziesz od tego. A do tego weźmiemy sobie strzelbę. Ja mam chyba jakieś strzelby nawet. Trench gun. Mamy, to jest rifle, tu jest Ursus. Na 7, jesteś na 5, stary. Rzućmy okiem na ciebie. Aha, infestacja się pojawiła, no wspaniale, tak? Tylko to mi było, kurczę, do szczęścia potrzebne. Dobra, widzę, że mogę... O, proszę. Zamontowali nawet, znaczy znaleźli jakiś tłumik dla mnie, świetnie. Ja mogę tutaj zamontować do tej broni. Do strzelby, czy ja mogę coś do strzelby? Nie, do strzelby można chyba ten muzzle, czy jakoś tak się to nazywało. Dobra, mniejsza z tym, bierzemy strzelbę, bo potrzebujemy siły ognia później. Jak znowu się tam zbiegnie, kurczę, ekipa. 40 pocisków, przeładujmy to. Jezu, ta broń jest zepsuta, poważnie. Boże, ja nie zauważyłem, really? Nie, 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 to ja tak nie, ja nie mogę tak zrobić. Stary, chowaj to. Oddaj mnie tłumik i wypad. My musimy mieć dobrą, sprawną broń. M17 na 9 mm. Albo ciebie, gościu, na 45 cala. Dobra, bierzemy to. Może mogę tu dać? Mogę tu dać, okej. I pociski, tak. Po 40 pakowane, a ty jesteś na 7 pocisków. No trochę słabo, ale powinniśmy dać radę. Tak, przeładuj tą strzelbę z łaski swojej. Dobra, jesteś fajny. Stary, i jeszcze zmień broń, też to przeładuj. Myślę, że wiecie co, ja chyba te wszystkie pociski ze sobą zabiorę. Jakby ostrożności nigdy za wiele, a poza tym potrzebujemy, tak jak mówię, staminkę wziąłem, dobra. Co mi zostało? Niewiele właściwie. Zostały mi tylko 3 granaty, 3 soda can bomby i jeden mołotow, tak? Dobrze widzę, bo tu jest co? Tu jest flashbang. No niby ostatecznie może się przydać. Jak będzie trzeba uciekać, czy coś tam może się przydać. Smoke grenade. O, firecrackery. Właśnie ostatnio miałem wziąć, wezmę je ze sobą. A pewnie, uleczę się. Czemu nie? Dobra, to uciekło. No to chyba tyle. Mamy co potrzebuje? Wydaje mi się, że tak. Ciężki młot mamy w bagażniku, jakby było trzeba dobijać jakoś to serce czy coś, nie wiem, może je dobiję z shotguna, jeśli materiały wybuchowe nie dadzą radę, ale mam nadzieję, że będzie lepiej ze względu na to, że będziemy mogli wziąć jednego survivora ze sobą. Colonial Infestation, tak jest, ja sobie tam do was podjadę. Czekajcie, to na pewno potrzebujemy mieć przy sobie. Zresztą jak wszystko potrzebujemy mieć przy sobie. Dobra, wrzućmy na razie to tutaj, ty będziesz później ważniejszy. Dobra, jedziemy tam. Aha, już wiem co miałem zrobić, miałem zatankować przecież. Dlatego zwolniłem sobie jedno miejsce. Dobra, dajemy temat. Gościa zabierzemy ze sobą. Kurde, mam nadzieję, że się przyłączą do mnie. Ten jeden gostek. I pomoże mi w zniszczeniu tego serca. Taki jest chytry mój plan. Chociaż właściwie wydaje mi się, że powinienem dać radę i bez tego. A właściwie oni są bardzo niedaleko właśnie tego serca. Więc w razie czego, jakby mi się nie udało zdesantować stamtąd, bo domyślam się, że przecież jak ja zacznę niszczyć to serce, to ten gość na bank, którego wezmę ze sobą, on zdedzi, nie? Wystarczy, no ile mi się tam pojawiły? W sumie 3 ferale były. Screamer tam już nadchodził, zbliżał się i tak dalej, więc ten gość będzie trup de nad nieboszczyk, więc może sobie odpuszczę zabieranie go ze sobą. Jak coś, to ucieknę po prostu do nich i w razie czego zaakceptuję tego, zaakceptuję to zadanie. Może tak to byłoby nawet nawet rozsądniej. O, bo szkoda mi gościa tracić, gdzie tak, no może, no dobrze mi poszło, no co ja gadam. Panie, wyszedłem chytrze na dach, to było sprytne w opór. Jest to, wy jesteście tu, serce jest tam, dobra. O, jak super. Umrzyjcie, o, tyle wam powiem. Właśnie mi szyby pękły. Chociaż,
A, was tu jest dość. Siemano, siemano. Chodźcie, chodźcie do mnie, moi drodzy. Witam was serdecznie, kłaniam się w pas. Pewnie, że pomożemy. Chodź, no oczywiście, że mi się infeski dodatkowe pojawiły. Tu jest, o, tu się pojawia ta infeska. Co, idzie ktoś ze mną? Bo nawet nie popatrzyłem. No, prawdopodobnie ni cholery. Takie z was lamusy. No dobra, to jak już żeśmy tu są, chodź stary. Nie, nie chodź stary, ja idę sam. Boże, czy jestem głupi, czy co? Masakra, nie? Ej, spadaj na drzewo. No i tak, no niby dobra, niby byłbym w stanie sprzątnąć tę infeskę. Mogę nawet spróbować, bo dlaczego by nie? Dobra, zombiaki tam biegną, to niech biegną. Mam nadzieję, że tu w tych krzakach nigdzie nie leży żaden... kurczę, ten. Żaden bloater, bo będzie lipa. Tu są jakieś lamusy. No i oczywiście... Dla ciebie się pozbędę, chłopie. No ty tu biegniesz, co? Chyć, stary, ale cię zrobiłem w koniach. Dawaj, ryj. A ty skąd się wziął? Aha, ty byłeś jednym z zombiaków właśnie tamtąd, a ty jesteś screamer. Dziękuję, dobranoc, poszedł spać. Dobra, zrobimy chociaż tego questa. W tak zwanym międzyczasie. Czekajcie, bo tu się, co tu się robi? Tu podchodzisz ty, stary. Ty mnie ciachniesz, no tak właśnie myślałem. Zaskoczmy sobie przez płot, bo to jest zawsze sprytna akcja. Ale żebym trafił, że proszę cię, nie? No właśnie, reload jest bardzo tutaj przydatny jakby w tym wszystkim. Tego się pozbędziemy, bo on mi tu robi dymy. A zresztą co ja będę kombinował? Hello! Chodźcie, cwaniaki, chodźcie tu. Tu jest ekipa, która bardzo chętnie pomoże. No. Problem jakby sam się rozwiązał, tak? To ja się będę męczył z całym stadem. Z całą bandą. Jak tu jest ekipa, która bardzo chętnie pomoże. Kasy znania, co się będziemy? Pyc. Aha, dobra, oczyściliśmy. Tak, oczyściliśmy to, pewnie, że tak. No bo przecież ich wszystkich tutaj ściągnęliśmy za sobą, tak? Nie wiem, czy to był feral, czy to był zwykły zombiak. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mniejsza z tym. Gdzie ty stary jesteś? Chodź. To byśmy dostali. No, influency, spoko, jesteście przyjaźni, też fajnie. Stara, pokaż mi, co ty tu masz. Masz tu coś ciekawego, co by mi się mogło przydać do szczęścia. Co jest, cholera? Aha, dobra, już wiem, co jest. Kasuj gościa. Nie, nie chciałem, stary, z tobą gadać. Ale dobra, w razie czego mamy opcję ucieczki w tym kierunku. Dobra, idziemy pod to serce. O, tam jest bloater. Weź, spadaj, Franco. Serce było tutaj chyba, z tego co pamiętam, tak? W tym kierunku? Dobrze myślę, tu jest ta chałupa. Teraz pytanie, czy ja znowu przy farce? Czy nie przy farce? Gdzie jest to serce? No widzę, że nie tutaj, niestety. Ja sobie tam drzecie ryja, ale czy wyjdziecie za mną? Nie wiem, wy chyba chcecie iść za mną, ale wam to nie wychodzi. Dobra, przyczajmy się chociaż tutaj. Na chwilę lub dwie. A ja rzucę okiem, gdzie jest to cholerne serce. Aha, wy przejdziecie sobie tędy, tak? Coś tu się za gęsto robi, wiecie? Tyle hord, jedna na drugiej, to jest słabe. Słabe w opór. Olipka, no nie widzę tego serca, za cholerę jasną. Nie wiem, pewnie skitrane gdzieś w łazience albo coś w tym stylu. Właśnie, jeśli jest w łazience, to powinienem je widzieć przez to okno. Chodź stary, dostaniesz dodatkową dziurę, co ty na to? Zaraz twoja ekipa powinna właśnie wyskoczyć. O ty, ale go w ostatniej chwili normalnie jego ryj znalazł się tam, gdzie powinien. Kasujemy. Czy jeszcze ktoś postanowił się tu zbliżyć? Nie, coś tu jeszcze, jakieś pozostałości tej hordy są. Aha, tu jest jakiś frajer. Chodź gościu, ono.
Jednak mnie diabłeś, tak? Postanowiłeś mnie dźwignąć. Prostaku. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, my musimy wejść do tej chałupy. To na pewno. Ja sobie tu skoczę, a ciul skoczę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy tu się pojawią zombiaki, czy nie. Ktoś coś? No tak, jak myślałem. Serce jest w tym miejscu. Stary, zamknij gębę. Masakra, was się znowu nabrało. Cholera wie skąd. Stary, dzięki bardzo, nie? Bo już myślałem, że to skiepścisz. Dobra, dawaj. Przeładuj w tak zwanym międzyczasie. O, jeszcze bloater mi tu gdzieś wybuchnął. Super. Super sprawa. Kasuj frajera. Masakra, skąd was się tu tyle bierze? Aha, o matko, ale by się wpierdzielił, nie? Masakrycznie was tu jest dużo, tyle wam powiem. Wiecie, zbiegacie się nie wiadomo po co i dla kogo. Ja wiem, że jesteście moimi fanami. No, stary, przesmierzysz się. A ja znowu sobie chyba nie zabrałem żadnych... żadnej leczajki. Tego co widzę, no. Ja chyba byłbym w stanie to serce załatwić z dachu, mi się wydaje, przez to małe okienko. Z dachu samochodu, znaczy się o to mi się rozchodzi, wiecie? Znaczy mam przynajmniej taką cichą nadzieję, nie? Nie wiem co z tego w ogóle wyniknie. O, dokładnie. Dobra. Jest jakiś progres. Czyli najpierw zaczniemy od rzucanka. Tylko pytanie, czy ja tam w ogóle trafię? Nawet się udało. O dziwo. Dobijmy granat. No, dawaj, stary. Pęknie, choć to serce. Aha, teraz flashbang, tak? No to akurat nieźle zadziałało, muszę powiedzieć. I mały mołotowik. Wiecie, się muszę rozejrzeć, czy mnie tutaj jakiś bloater czy screamer nie chce dopaść. To jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Ale widzę, że... Nie, no zbiegają się zombiaki. Spoko, damy radę. Czekajcie, został mi jeszcze jeden, ten śmieszny, ale widzę, że mi się już skończyły. Dobra, spróbujemy go poprawić, nie z pistoletu, spróbujemy mu poprawić ze strzelby. Jak bardzo strzelba nam w tym momencie pomoże? Czy w ogóle? Dobra, dawaj stary, przeładuj. Taktyczny ogląd. Nie, no dobra, nic nas tu nie chce zjeść. Póki co. Oczywiście nie mogę wystrzelać wszystkiego. Muszę coś mieć na ucieczkę, żeby sprzątnąć ten młotłok tutaj. Mogę nawet... O, spoko. Ładnie was rozbryzga. Ojej. Ja pierdzielę, poważnie. Jeszcze żeśmy tu Jaggera dostali. On mi pierdylnie teraz w auto. Tak? Stary, zrobisz to, nie? Ja rozumiem, że zrobisz to. Ja sobie już wcześniej odpalę. To sobie odpalę. Czy ty mi zrobisz jakieś kuku teraz, jak jesteś w samochodzie? Ty, stary, ty zrobisz pełną olewkę. Powiedz mi, że to olejesz, co? Jak ja bym zniszczył to serce, to byłoby po prostu wspaniale. Czekajcie, bo słyszę tego cholernego screamera, tylko nie skąd. Tam jest. Dobra, doładuj gościu. Cieszę się, że Jagger jest idiotą. Chyba.
Zresztą ma taką cichą nadzieję, że on jest idiotą i będzie sobie tu stał i różną głupa po prostu. Niech tam zostanie. No, kurde, świetnie. Oto się mnie rozchodziło. Czekajcie, Blowciak tu jeszcze gdzieś idzie. Widzę, zza domu zaraz wyjdzie. Nie wiem, czy ja bym był w stanie zdjąć tego Jaggera. Tak by the way, nie? Ja mu tak będę bezpośrednio w ryja strzelał. No dobra, okej. Okay. Ty byłaby... Jezu. To było teraz totalnie w ostatniej chwili. Ja kompletnie zapomniałem o tym... fuck, o tym bloaterze. Pieprzamy stąd w cholerę. Dobrze, że mamy staminowego boosta. Byśmy z... Siul! Oj, dobra, tyle w temacie samochodu. Okej, okay, ja to rozumiem, jak najbardziej ja to przyswajam. Nie zmienia faktu, że spieprzamy stamtąd, tak? Dobra, już chyba będzie spokojnie. Dwóch frajerów. Nara. Czekajcie, bo ja muszę się tutaj wzmocnić. Trochę biednie. Chociaż czekajcie, ja mam lepszą opcję. Po co ja w ogóle będę wracał? Jak mogę od razu iść tą bazę przejąć? O, czy baza jest już do przejęcia? Pewnie, że tak. Jak mi zniszczyli samochodzik, to co ja się tutaj będę w ogóle rozczulał z tematem? O, świetnie, że tam jest horda, nie? Zajebiście. Po prostu. Ale dobra, i tak tam muszę dotrzeć. To nie zmienia jakby nic. Ja bym sobie mógł scentbloka odpalić. Kurde, no i nie mam antidotki, to też słabo. Wiesz co, stary, zróbmy to inaczej. Ty się go odpal. My sobie zaraz weźmiemy to, co jest w bagażniku. Wy mnie teraz lubicie, nie? Nie ma problemu. No i fantastycznie. Stary, bierz to, jasne. Jezu, jeszcze tam jest Feral. A Feral mnie może ogarnąć, także tego byśmy nie chcieli. Spieprzamy. Dobra, dawaj stary, idziemy do tej bazy. Musimy ją łyknąć, nie? Samochodziki nam się tu przeniosą, wszystko nam się tu przeniesie i będzie gitara, myślę. Jezu, tam jest kolejny Jagger. Aha, i to jest horda, przy której pewnie... No tak, to jest horda, przy której jest Feral, nie? Musimy się odsunąć. Bo jak on mnie wyczai, to jesteśmy tak w plecy, że to będzie masakra. Jezu, tam jest następna horda. Ale dobra, to są już zwykłe lamusy. Na szczęście. Tych miniemy. Dawaj, stary, wiem, że ci się chce spać, ale musisz dać radę. Scentblock jeszcze wytrzyma. Okej. Okay. Powiedzcie mi, że tylko nie będzie tutaj żadnego Ferala i będę w domu. Spoko, chyba nawet się uda. I proszę bardzo, dziękuję. Bang, udało się. Moi drodzy, dwa serca łyknięte. W dość... niekonwencjonalny sposób, ale liczy się wynik. To jest totalnie najważniejsze w tym wszystkim, co mnie mega po prostu cieszy. Czekajcie, jakie my tu mamy samochody? Ambulans i Megalodona. A coś tam zostało? A nie, ten cargo van. A dobra, cargo van to mnie akurat mniej obchodzi. Co ty chcesz? Aha, wy chcecie gadać o zaginionym kimś tam i tak dalej, i tak dalej. Się obraziliście na mnie? Nie, nie obraziliście się, także kurde, bardzo fajnie. Dobra, stary, ty przeżyłeś, jesteś po prostu the best, tyle ci powiem. Wiesz co, a ja nawet ci tego shotguna na razie zostawię, bo ja cię zmienię. Chłopie, bo ci mnie zaraz przewrócisz, nie? Zrobiłeś, chłopie, tyle dzisiaj roboty. Tyle roboty, stary, a ten, z kimś się tam siłują, co tam się dzieje w ogóle? Jezu, co tu się dzieje? Stary, co tu się w ogóle wydarzyło? Aha, ja to wywaliłem na ziemię, tak? Super, to zrobiłem. Dobra, dawaj to tutaj. Nie wiem, co tu się odstawiło w tym momencie. Dobra, wrzućmy chociaż... Tak, tu trzeba naprawy jakieś rozporządzić. Mamy minus dwa łóżka, tak? Bo to musimy naprawić.
To musimy sprzątnąć jak najbardziej. Materiałów budowlanych mamy sporo, więc jest ok. Kurczę, latrynkę sobie możemy machnąć. To sobie możemy sprzątnąć, ale dopiero jak będziemy mieli ludzi do tego. Ale co wam powiem, moi drodzy, zajebiście, skosiliśmy dwa serca, gość przeżył, ten gość był skreślony, ale przeżył, fantastycznie, nawet trochę poćwiczył, no i jakby nie było, kurde no, gość już jest trochę sprytny, już nie jest ciapciakiem, także bardzo fajnie. Moi drodzy, w tym odcinku to oczywiście byłoby na tyle. Skosiliśmy dwa serca, mam nadzieję, że wam się to podobało i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. A jeśli tak, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, łapka, subek, no i oczywiście wasze komentarze. A jeśli chcecie ze mną pogadać czy też pograć, wpadnijcie na mojego Discorda, link do niego macie oczywiście pod tym filmem. Także to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.